Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym szczególnym czwartkowym dniu 11 maja 2023 roku. Witając wszystkich słuchających i oglądających chrześcijańską telewizję internetową, pragnę jak zawsze uczynić to hasłami dnia, które proponuje nasza broszurka z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z księgi proroka Izajasza, gdzie w 65 rozdziale i 8 wierszu czytam. Tak mówi Pan. Jak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok, nie niszcz go, gdyż jest w nim błogosławieństw. Tak uczynię ze względu na moje sługi i nie wytępię ich wszystkich. Zaś w Ewangelii według świętego Jana Pan Jezus mówi: nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Drodzy słuchacze, świat jest pełen trosk, pełen problemów, kłopotów i przeciwieństw losu. Wiele dzieje się na naszych oczach. Czasem są to sytuacje, które nas zaskakują, szokują, zadziwiają, jednym razem wprowadzają nas w jeden wielki zachwyt, a innym razem jesteśmy tym wszystkim zniesmaczeni. Wydajemy swoje własne osądy. Mówimy, że tak nie należało zrobić, że tak nie należało postępować, że trzeba było zrobić to czy tamto i byłoby ekstra. Nie inaczej też jest, gdy patrzymy na życie drugiego człowieka. Są osoby, z którymi sympatyzujemy, w towarzystwie których czujemy się dobrze, przyjemnie i chcielibyśmy jak najdłużej z nimi być. Ale są osoby, które w różny sposób nie tolerujemy, które być może zaszły nam za przysłowiową skórę, może kiedyś coś złego nam uczyniły. I my teraz w akcie rewanżu chcemy ich całkowicie zdyskredytować. Osądzamy każde ich zachowanie, postępowanie, dostrzegamy najmniejsze niedociągnięcie, dostrzegamy najmniejszy błąd i mówimy: popatrzcie, jak on źle postępuje, jak się źle zachowuje. W tym wszystkim zapominamy o Chrystusowej nauce, o Chrystusowym zwiastowaniu i nauczaniu. Przecież to Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie: dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a swoim własnym belki nie dostrzegasz? My jako chrześcijanie nie jesteśmy od tego, by osądzać drugiego człowieka. To nie przystoi wyznawcom Jezusa Chrystusa. Nie przyszedł Jezus na świat, aby sądzić, ale aby zbawić. Jezus nie osądza nikogo. Nikogo nie potępia, nikogo nie przekreśla. Przypomnij sobie Pana Jezusa na Jego ziemskich drogach i ścieżkach życia. Czy On kiedykolwiek kogoś potępił, czy kogokolwiek oskarżył o to, czy tamto? Nie, ale do każdego wyciągnął swoją rękę po to, aby go mocno uchwycić, po to, aby pewnie i bezpiecznie poprowadzić drogą, którą On jest sam. On nie potępił największej nowotestamentowej prostytutki, ale powiedział jej: idź i nie grzesz więcej, ja cię nie potępiam. Do złoczyńcy na krzyżu powiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A jakie jest moje chrześcijańskie zachowanie i postępowanie? Dziś Pan Jezus wzywa każdego z nas, abyśmy swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją mową, swoją służbą wskazywali na Jezusa Chrystusa.
abyśmy dążyli do pojednania, a nie do potępiania. Nie uzurpujmy sobie prawa do tego, co należy do Boga, do Jezusa Chrystusa. My bądźmy wykonawcami Jego słowa, aby zdrój Bożego błogosławieństwa spoczął na wszystkich, których spotykamy, z którymi przeżywamy niejedną chwilę naszego życia. Chciejmy żyć jak Jezus, bo tylko z Jezusem możemy żyć bezpiecznie, teraz i wiecznie. Życzę wam wszystkim bliskości Jezusa Chrystusa. Życzę wam wszystkim, by każdy dostrzegł was, tego, którego wyznajemy, Zbawiciela świata. Pozostańcie z Bogiem. Błogosławionego dnia. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Do bazy, a potem do rodzin. Pozostańcie z Bogiem.